Gość, Radia Lublin. Na zegarze, punktualnie, 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest najmłodszy biskup w Polsce, ksiądz dr Adam Bab. Część Szczęść Boże. Boże. Od tygodnia biskup nominat, a o nominacji papieża Franciszka na biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej dowiedział, dowiedział się ksiądz 18 maja, w dniu setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Wcześniej była to informacja poufna. To znaczy, no, pomiędzy właśnie tą datą yy rozmowy z nuncjuszem a datą ogłoszenia no to była informacja poufna Jak ksiądz biskup zareagował na tę szczególną hmm. informację Mamy w Polsce takie przysłowie mieć nogi jak zwaty to to jest moje pierwsze skojarzenie z doświadczeniem tej chwili No oczywiście wezwanie do takiej posługi oznacza też myślę wezwanie przede wszystkim do większej wiary takiej większej dyspozycyjności wobec Pana Boga. Człowiek jakąś drogą kapłańską idzie i, i tego się uczy ciągle. no Raczej nie zakłada, że, że może przyjść takie wezwanie, kiedy to, to, czym się człowiek duchowo, można powiedzieć, posługiwał właśnie w, tej, w tym posłuszeństwie czy w tej, w tej dyspozycyjności, będzie wymagało przejścia jakiegoś kolejnego istotnego progu. Ale mam też takie doświadczenie już po tych kilku dniach, od tamtych wydarzeń, że Pan Bóg naprawdę bardzo wspiera. Sądzę, że też to Jego obdarzanie mnie pomocą, łaską jest owocem modlitwy wielu ludzi. O to, to wiem, wiele osób mnie o tym zapewnia i jestem mi też za to bardzo wdzięczny. Tych symboli, takich w tych ostatnich dnia, dla, dniach dla księdza biskupa pewnie było więcej, no bo w ubiegły piątek, kiedy ta informacja została już podana do publicznej wiadomości, 22 maja, to też dla księdza tak. biskupa szczególny dzień. Tak, rzeczywiście to jest kolejna rocznica moich święceń kapłańskich dzień 20, 22 maja. Tak się składa, o tym już tam w różnych miejscach mówiłem, że na drogę kapłańską 21 lat temu wybrałem słowa z Ewangelii według świętego Jana. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wypełnić jego dzieło. W tych słowach to zawierało, zawierało się takie pragnienie, żeby być owocnie posłusznym wobec Pana Boga. No i takie wezwanie do nowego posłuszeństwa właśnie przyszło dokładnie w tym samym dniu, kiedy. Tę posługę kapłańską wyruszyłem 21 lat temu. A to oznacza, że to tradycyjne zawołanie biskupie też będzie nawiązywało księdza? E, zawołanie tak. Do, tak, do, do tak, tych tak. słów, do tego cytatu? Oczywiście no, nie może być tak długie jak, jak ten cytat, ale w, w polskim brzmieniu: Moim pokarmem jest Twoja wola. To mniej więcej tak będzie brzmiało, a jeszcze bardziej ufam. Będzie stosowane w życiu. Wiele lat ksiądz biskup pracował z młodzieżą. i Pracuje nadal przecież z młodzieżą, jako wikariusz biskupi do spraw młodzieży odpowiadał ksiądz za przygotowanie diecezjalne światowych dni młodzieży. Oczywiście poza tym praca proboszcza w parafii św. Józefa w Lublinie. To jest to doświadczenie, z którym ksiądz biskup zmienia fronty, jak powiedział, nie będzie tego wszystkiego brakowało? Ja mam nadzieję, że przede wszystkim to się nie kończy. Ufam, że będzie mnóstwo okazji i czasu na to, aby dalej z ludźmi być w jakimś bliskim kontakcie, w spotkaniu. Wiele rzeczy, które były podejmowane w duszpasterstwie jako jakieś inicjatywy, Nowe pomysły, tak naprawdę, to przychodziło właśnie z takich spotkań, z takich rozmów. To młodzi ludzie różne rzeczy wy wymyślali, tak to nazwę. Oczywiście, po subtelnej korekcie, uwzględniającej, tak bym powiedział, pewien realizm duszpasterski, y było to podejmowane, ale gro takiego duszpasterstwa, które oznaczało jakieś y właśnie spotkanie, przedsięwzięcie, to swoje źródło ma w tych spotkaniach z ludźmi. Nawet uważam, byłoby bardzo źle, gdyby. Gdyby one teraz od, od tego momentu nagle jakoś ustały i, i czy nie było ich już więcej po prostu. Arcybiskup Stanisław Budzik w komunikacie związanym z nominacją księdza, który był odczytany w kościołach w minioną niedzielę napisał Tak, Ufam, że liczne dary, jakie otrzymał od Boga oraz bogate doświadczenie biskupa nominata, pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Kościół. No właśnie, jakie to będą zadania? No, biskup można powiedzieć posługuje w taki sposób, jak, jak wszyscy o tym wiedzą, nie? do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że spotyka się z wiernymi przy okazji wizytacji parafii, przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania, czy innych wydarzeń, wydarzeń duszpasterskich, ale zasadniczo zawsze chodzi o, o, o wspólną modlitwę, o spotkanie z Bogiem, o słuchanie Słowa Bożego. Okazje są rzeczywiście bardzo, bardzo rozmaite. Yy, więc to, to można powiedzieć, to są te zadania. Aczkolwiek też no, jest specyficzna rola w, w kościele pasterza, polegająca na tym, że no, w jakimś sensie trzeba prowadzić wiernych. A prowadzić to znaczy znać drogę. A znać drogę to znaczy rozeznać. A rozeznać to znaczy yy, modlić się, spotykać się z Panem Bogiem. I to też, yy, to jest wydaje mi się istotne zadanie, żeby yy, z tego spotkania z Bogiem rzeczywiście yy, jakby wrócić do ludzi jako człowiek, który który poka po, potrafi pokazać drogę, że trzeba iść tędy, a nie tędy. To jest wielkie wyzwanie, ale też wielka odpowiedzialność dla dus, dusz pasterza. No właśnie, dlatego tak myślę o tym, co mnie czeka z, z niepokojem. Staram się każdy niepokój oddawać Panu Bogu, żeby usłyszeć, tak jak usłyszał święty Paweł, wystarczy ci mojej łaski. No, ale pewnie ta, oba, oba te ruchy są potrzebne. To znaczy, jestem pewien, że no, tego, co potrzebuję, to wypełnienia. Tej posługi zgodnie z wolą Pana Boga, od Pana Boga otrzymam. Wyzwanie jest po mojej stronie, żeby właściwie o to prosić, żeby nie przegapić tej łaski, nie przegapić tego Boże, tej Bożej Pomocy, a nade wszystko nie pokładać ufności w sobie, oczywiście. Jakie zdaniem księdza biskupa dziś największe wyzwanie stoi przed Kościołem? No, mówi się sporo o tym, że, że troszkę społeczeństwo ulega sekularyzacji, że skoncentrowane jest bardziej na, na wartościach doczesnych, jak to się mówi kolokwialnie, na takim doczesnym, codziennym zabieganiu. Nie bardzo jest czas wygospodarowywany na spotkanie z Bogiem, na, na duchowość. I to więc to, co tak może dosyć nieprecyzyjnie opisuje, jest wyzwaniem. Oczywiście nie chodzi o to, żeby no można powiedzieć, społeczeństwo zostało w jakiś taki władczy sposób wchłonięte przez Kościół i poddane Kilka dni temu w rozmowie z katolicką agencją informacyjną powiedział ksiądz biskup, że nowe pokolenie zawsze pyta poprzednie, w co wierzy i dlaczego wierzy, a jeśli pyta, to jest okazja do dania odpowiedzi w nowy, świeży sposób od tego samego Boga. Ksiądz biskup ma receptę na ten nowy sposób? <grym> znaczy, w pewnym sensie troszkę mam, dlatego że łatwiej jest może opowiadać o Panu Bogu, kiedy się słyszy pytania rozmówcy. Jeżeli ja zaczynam mówić, no to troszkę zakładam już jakby jego świat, jego wyobraźnię, jego wiedzę, jego wrażliwość, nie? a to moje założenie niekoniecznie musi być prawdziwe. Natomiast kiedy ktoś pyta, to trochę się odsłania, a jak się odsłania, no to już można znaleźć jakieś wspólne punkty zaczepienia. To, to, to zdanie, które pan przytoczył, to oznacza też, że no zawsze jest ten kontekst naszego mówienia o Bogu. Jakiś. Taki czy inny, bo są różne doświadczenia, no, chociażby teraz. No, tym i, i na szczęście to mija i miejmy nadzieję, no że. Rozmawiamy będzie... w szczególnym czasie, w czasie, w czasie pandemii. No właśnie. Y y I też ta nominacja przychodzi w, w tym wyjątkowym absolutnie czasie. No właśnie, więc choćby w tym kontekście w mówieniu o Bogu, który jest, który działa, który jest blisko, który jest miłością, no, nabiera jakby nowych znaczeń, bo, bo taki mamy kontekst. I, i to, więc w tym sensie trzeba obie te oba te czynniki brać pod uwagę. Z jednej strony mówimy o tym samym Bogu, wciąż o tym samym, takim samym, a z drugiej strony ciągle w nowych, w nowych warunkach. Te nowe warunki są bardzo też bogate, bo, no, bo, bo kontekst pandemiczny to jest jakiś wspólny mianownik dla nas wszystkich. Natomiast też... jeszcze kontekst takie indywidualne, osobowe, konkretne. Które też trzeba wziąć pod uwagę. Ale też ogromne wyzwanie pod tym kątem, że przecież przez dwa miesiące ta obecność wiernych choćby w kościołach była mocno, mocno ograniczona. Tak, teraz no, zachęcamy teraz trzeba wrócić gorliwie do tego, aby wrócić na Eucharystię. Bardzo pięknie o nas, o kościele, powiedział ojciec święty Jan Paweł II w ostatniej swojej encyklice, że kościół rodzi się z eucharystii. Więc w pewnym sensie można powiedzieć my tracimy życie. Kiedy, kiedy odcinani jesteśmy od Eucharystii, ale to oznacza właśnie też pewne doświadczenie, co jest w naszej wierze istotne. Nie? Czasami przykładamy dużą wagę do takich czy innych form pobożności, które nawet i teraz nie do końca mogły być praktykowane, a to co najważniejsze, no, staje się w zasięgu dostępności i nie możemy tego jakby zmarnować czy przegapić. Na tym należy zacząć na nowo budować życie Kościoła. święcenia biskupie y, księdza y, odbędą się w uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca o godzinie 11 w architekturze lubelskiej. Czego się życzy y, biskupowi nominatowi? To no, ciekawe pytanie. No posłuszeństwa. Posłuszeństwa Panu Bogu i Kościołowi wierzę. Tego oczywiście życzymy i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ksiądz dr Adam Bab, najmłodszy biskup w Polsce, biskup nominat, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej był gościem Radia Lublin. Dziękuję Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia. Gość Radia Lublin.